Siemaneczko, witam, z tej strony Judy i witam Was na kanale Poke Challenge, kanale, który skupia się oczywiście na Pokemonach i o Pokemonach będzie dzisiaj mowa, ale tak nie do końca jak do tej pory, bowiem dzisiaj chciałbym tak sobie z Wami troszeczkę porozmawiać o przyszłości kanału i o tym, co tutaj się działo i o tym, co jest w tytule, czyli co działo się przez 46 dni na tym kanale. Tak więc słuchajcie, zaczynając. Jak pamiętacie, kiedy tylko rozpoczęły się wakacje, powiedziałem, że zrobimy sobie taki mega maraton, że przez cały okres wakacji będą pojawiać się odcinki z Pokémonów na tym kanale codziennie o godzinie 11:00. I muszę powiedzieć, że prawie mi wyszło, ale prawie oczywiście robi wielką różnicę, bowiem słuchajcie, od 20, tak jak 24 zaczęły się teoretycznie wakacje, no bo to był piątek, zakończenie, no to od soboty wrzucałem już tak naprawdę filmy, no i tak naprawdę mówię, przez te 46 dni codziennie jakiś film się pokazał. Najpierw były to takie bardziej filmy związane z Pokémon Unite, ale też takie powtórzenia starych serii, wcześniej zakończenie oczywiście randomizerów. No ale teraz ruszyła przepotężna seria z Pokémon Unbound, no i było wszystko fajnie i się skończyło. No tak, skończyło się, no bo właśnie, dlaczego się skończyło? Tutaj nie do końca Was wszystkich poinformowałem, no i stwierdziłem, że to jest ze względu na to, że złożyłem Wam taką obietnicę, film, w którym chciałbym troszeczkę to wszystko fajnie wytłumaczyć. Jak pamiętacie, no tutaj kanał Poke Challenge skupia się na Pokémonach, codziennie filmy, ale oprócz tego postarałem się, żebyście się nie nudzili, no i na głównym kanale, oprócz tego, że były tutaj filmy, to bardzo często, no bo już teraz nie codziennie, ale myślę, że dość często transmisje wieczorami, trwające zawsze tam 2 godziny. Poza tym na głównym kanale również serie odcinkowe, nawet udało się na kanał z FIFA w końcu coś wrzucić, skończyć serię, więc byłem przez ten czas w miarę zadowolony. Niestety ten tydzień ostatni, powiem szczerze, był dla mnie masakryczny, ale to dlatego, że po prostu dużo się działo w takim moim prywatnym życiu, codziennie coś ważnego, no i niestety tego czasu na nagrywanie brakło. I stwierdziłem, że lepiej jest przerwać ten maraton, niż robić coś na siłę i do niczego. Szczególnie, że ci, którzy bardziej śledzą właśnie serię na tym kanale, właśnie między innymi z Pokémon Unbound, zauważyli coś. Coś takiego troszeczkę dziwnego na odcinkach. I mieli rację? Ale nie do końca. Powiem, pojawiły się, słuchajcie, głosy, że seria z Pokémon Unbound to chyba mi się tak średnio podoba, że nagrywam ją na siłę, że w pewnym momencie w ogóle jakoś się wyłączam, jakoś mam ochotę kończyć odcinki wcześniej i że tak się absolutnie na nich nie skupiam, że tam, wiecie, trochę czasami cicho mówię. Akurat z tym cichym mówieniem, to wiecie, to jest wszystko uzależnione od tego, jak wygląda u mnie tutaj sytuacja, czy młody śpi, czy nie, no bo wiecie, jednak staram się nie być takim wyrodnym ojcem, żeby krzyczeć jak młody śpi, staram się raczej wtedy mówić troszeczkę, wiecie, takim ściszonym głosem, żeby czasami go nie obudzić, no bo jednak są rzeczy ważne i ważniejsze, więc YouTube odchodzi trochę w podstawkę na rzecz tego, żeby dziecko się wyspało. Mam nadzieję, że to rozumiecie, szczególnie, że młodego czasami słychać, jak się obudzi. Natomiast nie do końca, słuchajcie, chodziło o to, że seria mi się nudzi, czy cokolwiek takiego. Ostatnimi czasy, mówię, w prywatnym życiu dużo u mnie się dzieje i tego czasu było mało. Tak mało, że potrafiłem nagrywać o naprawdę późnych godzinach. Czasami nawet tam gdzieś o 1:00 w nocy zaczynałem nagrywanie. A czasami nawet nie tak późno. Natomiast nawet jak nagrywałem wcześniej, to po prostu ze względu na to, jak wiele się działo, jak wiele miałem różnych rzeczy do zrobienia i jaki czasami siadałem do nagrywania mega zmęczony, to słuchajcie, działo się coś, co przez 10 lat ponad 10 lat nagrywania nie wydarzyło się na tym kanale. Po prostu siadałem, nagrywałem odcinek. Przez pierwszą połowę było wszystko ok, a potem, mimo tego, że bardzo chciałem się skupić na nagrywaniu, to ze względu na zmęczenie gdzieś, słuchajcie, moja świadomość uciekała. To było naprawdę dziwne uczucie, bo się nigdy z tym w życiu nie spotkałem wcześniej, aż tak bardzo na taką skalę, przy tak wielu odcinkach, ale miałem wrażenie, że jest to po prostu związane z przewlekłym zmęczeniem. No bo ja wiem, że niektórzy sobie powiedzą, no naprawdę, a się zmęczyłeś, bo tam jeden odcinek dziennie wrzucałeś na ten kanał, no i coś tam ponagrywałeś na inne. Zdaję sobie sprawę, słuchajcie, że biorąc pod uwagę dzisiejszy YouTube, jak to wszystko wygląda,
to, że wielu YouTuberów nauczyło was tego, że poświęcają się w pełni tutaj na kanał, że tak naprawdę robią wszystko, żeby wam dogodzić, żeby nagrywać i w ogóle. Tylko że u mnie wygląda trochę sprawa inaczej, słuchajcie. Ja oprócz, tak jak do tej pory zawsze mówiłem, YouTube to zawsze bardziej moje hobby niż praca, dlatego też mam całkiem inną, normalną pracę, która też dość mocno mnie pochłania. Oprócz tego, no właśnie, dziecko, rodzina, dom, no wiecie, w domu często jest dużo do zrobienia i to niestety ten czas na to bardzo mocno ucieka. No i ze względu na to wszystko, to nawet nagrywanie tego jednego odcinka sprawiało, że nagrywałem i serio, moja świadomość jakby ulatywała. W pewnym momencie nawet się zastanawiałem, co ja do końca mówię na tym odcinku, bo jakby dlatego robiłem cięcia, bo po prostu ze względu na zmęczenie jakoś nie ogarniałem tego, co się dzieje. Czasami nawet robiłem sobie jakąś tam przerwę, kawę i dogrywałem drugą część, żeby jakoś to dobrze wyglądało. I stwierdziłem, że niestety, ale kontynuacja tego maratonu wpłynie na to, że jakość moich materiałów bardzo, ale to bardzo osłabnie. Więc stwierdziłem, że darujmy sobie ten maraton, odpocznijmy sobie od tego. Będę wrzucać filmy oczywiście na ten kanał dalej, o to się nie martwcie, seria z Pokémon Unbound będzie trwała. Ale stwierdziłem, że po prostu sobie troszeczkę odpocznę. Szczególnie, że tak jak mówię, wy mieliście wakacje, ale u mnie wyglądało to tak, że ja nie miałem absolutnie wolnego, miałem wszystkie dni, tak jak do tej pory, weekendy wolne, a w ciągu tygodnia do pracy, więc tego czasu naprawdę nie było dużo i starałem się. Po prostu takie, wiecie, chciałem, żeby ten kanał dostał takiego trochę boosta, żebyście zobaczyli, że tutaj jest aktywność, że warto subskrybować, warto zobaczyć, co się na tym kanale dzieje. No i mówię, no fajnie, wszystko było dobrze, przez 46 dni szło nieźle, ale potem nagle zmęczenie wzięło strasznie w górę i wy to widzieliście i to było najgorsze, bo kiedy jest czasami człowiek zmęczony, ale mimo wszystko materiał wyjdzie dobrze, to nikt tego nie zauważy, a tak też wielokrotnie w życiu bywało. Natomiast teraz zauważyłem, że to widać. Zresztą nawet podczas jednego odcinka to nie wiem, czy widzieliście, chyba nie zwróciliście na to uwagi, ale ja zwróciłem uwagę na to, że nagrywałem i nagle gdzieś tam oczy mi w górę odpłynęły, no to wtedy stwierdziłem już takie, nie, uspokój się człowieku, nie ma sensu nagrywać, jeżeli ma pójść aż tak bardzo w dół tutaj jakość tych materiałów. Dlatego też, słuchajcie, filmy będą. Ja postaram się, żeby były regularne, ale nie chcę sobie narzucać tego tempa, że codziennie musi coś być, bo to niestety odbije się bardzo na moim zdrowiu, a co gorsza, mogłoby się odbić też, wiecie, na ogólnie moim tutaj zachowaniu, moim poświęceniu się rodzinie, więc stwierdzam, że oczywiście filmy będą, nie tylko na tym kanale, bo na kanale głównym, nawet na kanale z FIFA planuję coś jeszcze powrzucać przed premierą FIFA 23, więc wszystko będzie, ale z mniejszą, przynajmniej na razie, intensywnością. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Uwierzcie mi, to nie jest tak, że ja się tam jakoś wypaliłem, mam dość, bo nie. Ostatnio sobie troszeczkę tutaj zamierzam inwestować dalej w kanał, no bo tutaj na transmisjach oczywiście wspieracie dalej, więc ja tutaj ogarniam sobie tutaj takie dość fajne ostatnio oświetlenie sobie zrobiłem. Staram się, żeby ta jakość była lepsza. Mam nadzieję, że już wkrótce, bo jest w końcu możliwość, słuchajcie, żebym miał światłowód, więc liczę, że jakość na streamach będzie wyższa. Zamierzam zainwestować w lepszy monitor, żeby tutaj nagrywać w lepszej jakości, więc ogólnie będzie się sporo działo. Podsumowując więc, nie martwcie się, że tutaj, nie wiem, nie będzie filmów, bo nie podałem żadnego wcześniej powiadomienia, dlaczego, co i jak. Wolałem nagrać ten film, żebyście po prostu wiedzieli, jak to wszystko wygląda. Tak więc mam nadzieję, że uszanujecie moje zdanie, tak jak mówię. Ja chcę dalej robić to, co robię, naprawdę sprawia mi to sporo radości, natomiast rzeczywiście zauważyłem, że stawianie sobie w momencie, kiedy zajmuję się całą masą innych rzeczy, takich sztywnych standardów, że codziennie ma to być o danej godzinie, nie jest dobre. I to nie jest dobre zarówno dla mnie, jak i dla was. Dlatego co tu dużo mówić? Słuchajcie, postaram się, żeby to wszystko jakoś fajnie wyglądało. Mam nadzieję, że wy też dacie mi taką troszeczkę taryfę zaufania, bo naprawdę ja wciąż widzę, między innymi właśnie widać to najbardziej na streamach, że jest cała masa ludzi, która dalej mnie tutaj wspiera, która chce, bym robił to, co robię, a ja postaram się robić to jeszcze lepiej. Postaram się tutaj, mówię, żeby to wyglądało to jeszcze lepiej pod względem technicznym. Natomiast to tyle na dziś, moi drodzy. Ja wam życzę wszystkim miłego dzionka, miłego wieczoru, zależy o której godzinie mnie oglądacie. No i do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!